Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Rozmowy z widokiem na powiat. Dzisiaj Tomasz Tamborski, starosta Kołobrzeski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią redaktor, witam Państwa. I Kamila Paramirzyńska. Panie starosto, wczoraj pokazywaliśmy na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg i na antenie radia Kołobrzeg na naszym portalu informacja.kołobrzeg materiał z Holturu, z ośrodka Holtur, gdzie zadzwonił do nas jeden z kuracjuszy Posejdona, który trafił na kwarantannę właśnie do Podczela, no i opisywał, że dramatyczne warunki są w tym miejscu, a tak naprawdę to nie jest sytuacja, z którą spotykamy się jakby po raz pierwszy, to nie jest sytuacja nowa, już o tym jakiś czas temu, w kwietniu dokładnie, informowaliśmy, że osoby skierowane na kwarantannę do tego ośrodka wskazują, że nie jest on szczytem marzeń, tak powiem. No też w związku z tym, panie dyrektorze, można powiedzieć, że było wystarczająco dużo czasu, żeby właściciele ośrodka, a tych właścicieli jest dwóch, jest to katowicki holding węglowy, no zakładam tutaj, może rzeczywiście środków finansowych jest niewiele, czy też Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, do której już w kwietniu jako właścicieli osobiście zwróciłem i mam na to stosowne dokumenty, aby ten stan poprawić. W odpowiedzi uzyskałem informację, że to jest punkt samofinansujący się, samodzielny i powinien sobie we własnym zakresie poradzić, ale również przecież z takim wnioskiem, i tutaj ten dokument dotarł do mnie do wiadomości, w kwietniu zwróciła się pani prezydent Anna Mieczkowska do pana wojewody. Przypomnę, że to w wyniku decyzji pana wojewody. Obiekt ten został, tutaj pozwoli państwo, że zacytuję, żeby się nie mylić. Został wpisany w 2018 roku do izolowania osób chorych na choroby zakaźne i jest w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego, więc można było te rzeczy przewidzieć. Oczywiście w roku 2018 nikt nie przewidywał sytuacji covidowej, ale przecież też są inne choroby zakaźne, a COVID taką chorobą jest i te warunki poprawić. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, październik. W dniu, jak dobrze pamiętam, wczorajszym każdy ze starostów województwa zachodniopomorskiego i prezydentów miast na prawach powiatu otrzymał informację, żeby zwiększyć zasoby dotyczące miejsc na kwarantannę o dodatkowe 50. Nasz obiekt jest w chwili obecnej pełniony chyba w 100%, dlatego też w momencie, kiedy była decyzja o Posejdonie, my musieliśmy przewieźć podopiecznych z Posejdona do powiatu kamieńskiego i do powiatu gryfińskiego. Te osoby tam przebywają, a warunki rzeczywiście są dosyć trudne. Natomiast no nie można sytuacji stawiać w ten sposób, gdzie w jednym ze zdań pan wojewoda Tomasz Ślinc pisze, że w ciągu 3 dni od otrzymania tego pisma zobowiązuje panią prezydent do rozwiązania tego problemu, czyli ja rozumiem to w ten sposób, że pani prezydent powinna wysupłać, tutaj pan wojewoda jeszcze wskazuje źródło, czyli 0% rezerwę budżetową na zarządzanie kryzysowe, to nie są wielkie pieniądze, po to, żeby co, wyremontować te pokoje? No przecież żaden samorząd nie może finansować ośrodka komercyjnego, obojętnie kto był jego właścicielem, co do którego nie ma prawa własności. No tam można byłoby pomyśleć, jeżeli prowadzić działalność sensu stricte gospodarczą, dochodową, no to w jaki sposób część środków mogła być tam kierowana. Ale z drugiej strony, pani redaktor, no przecież przypomnę, że być może tych środków brakuje, no bo mamy tam zatrudnionych znacznych specjalistów, tak? Wspomniana przeze mnie panią Barbarę Aściukiewicz, czy też Bartosza Bieńkowskiego, którzy tam trafili w okresie, kiedy ośrodek właściwie był pusty, a ich pobory, dowiemy się, jaka to była kwota, bo do końca kwietnia przyszłego roku będą musieli złożyć oświadczenie majątkowe. Zobaczymy, jakim kosztem można było coś tam sobie generalnie poprawić i polepszyć ten standard funkcjonowania, a rzeczywiście zdjęcia, bo też pisały o tym też regionalne media, wskazują na to, że ten standard tam jest, powiedzmy, gorzej niż skromny, nie chcę tutaj używać jakichś innych słów i ja bardzo współczuję osobom, które tam muszą na tą kwarantannę trafić w warunkach takich, gdzie ktoś mówi nawet o tym, że brakuje ciepłej wody. No właśnie, panie starosto, bo z jednej strony to, że jest tam po prostu, że tam są stare meble, że też mieliśmy to na filmiku, który otrzymaliśmy od pana, który do nas dzwonił w tej sprawie, mieliśmy okno balkonowe, gdzie nie było jednej szyby, to podwójne takie okno, więc no zabezpieczenie było, ale jednej szyby nie było, można było sobie rękę przełożyć. Ale z drugiej strony, panie starosto, tam te osoby wskazywały też na taki inny wielki problem, na to, że tam było po prostu brudno. Też muchy, które leżały, padły muchy na parapetach, między innymi.
Panie redaktor, i to jest znowuż rzecz, do której musimy wrócić, bo skoro są tam osoby, które zajmują tylko kierownicze stanowiska, to z pewnością brakuje osób, które powinni tam sprawować, pełnić pracę, wykonywać na stanowiskach zwykłych, chociażby sprzątaczki. Przecież ja rozumiem, że miejsce kwarantanny to nie musi być pięciogwiazdkowy pokój z wszystkimi wygodami, ale jakiś element, przeżyjemy, proszę Państwa, w 2020 roku. To jest zwyczajne niechlujstwo i niegospodarność tego podmiotu na czele z panem prezesem i podległymi mu służbami, no bo jeżeli brakuje tam szyby, no to cóż można więcej wymagać? To po prostu tą szybę trzeba po prostu wstawić, tak? Jeżeli nie można tam wejść i mokrą szmatą, mówiąc krótko, mopem umyć tego pokoju, no to to jest tylko dowód na to, że mamy tam po prostu złego gospodarza, tak? I mówię to z całą odpowiedzialnością, te osoby, które się kierują tym ośrodkiem, są osobami niekompetentnymi. My czekamy jeszcze na odpowiedź pana prezesa właśnie ośrodka Holtur. Wysłaliśmy to zapytanie wczoraj po rozmowie z panem prezesem. Do momentu, w którym nagrywamy tę audycję, jeszcze odpowiedzi nie otrzymaliśmy, ale przypuszczam, że otrzymamy ją za jakąś chwilę, bo pan prezes się zobowiązał do tego, że nam tej informacji udzieli. Naprawdę niewiele oczekujemy, tak? Wstawienie szyby, elementarne posprzątanie pokoju, zabezpieczenie ciepłej wody. No przecież te osoby to są często osoby starsze, tak? To nie mówię tutaj o obozie harcerskim, w którym można się umyć w zimnej wodzie, bo ktoś świadomie się na to decyduje i idzie sobie na obóz harcerski i umyje się w strumyku. Trafiają tam różne osoby w tym momencie, ale elementarne warunki sanitarne, bezpieczeństwa i komfortu tam przebywania, a trzeba tam przebywać około 10 dni, no muszą być zachowane. A stawka, przypomnę, pani redaktor, bo to też może warto, no nie jest aż taka mała, może nie jest zbyt wielka, ale jest to stawka 125 zł za każdy osobodzień. Przypomnę, że stawka, którą na przykład mają zakontraktowane ośrodki sanatoryjne, gdzie do tego dochodzą jeszcze zabiegi i inny standard, to jest często około 80-90 zł za osobę dzień, gdzie dodatkowo oprócz tego wyżywienia trzeba również zabezpieczyć lekarza, pielęgniarkę i całą bazę zabiegową. Tak? Więc tutaj przy stawce 125 zł, gdzie tylko te osoby mogą przebywać i trzeba im po prostu podawać regularnie posiłki, no wydaje się stawką dosyć adekwatną do tych warunków, które można stworzyć za taką kwotę. Tutaj jeszcze zwracano też uwagę na to, że nie było żadnej opieki medycznej, nawet temperatura nie była mierzona osobom, które przybywają na tej kwarantannie, przybywały, bo z naszych informacji wynika, że to osoby z Posejdona przynajmniej już opuściły to miejsce, z czego się niezmiernie cieszyły. Ale panie starosto, nie możemy się dziwić, że się cieszyły. Panie starosto, zostajemy jakby przy temacie kwarantanny, ale przechodzimy kawałeczek dalej, bo przechodzimy do sanepidu i do pana dyrektora, już byłego dyrektora sanepidu, bo został odwołany w takim trybie dość pilnym, niespodziewanym. Nie mamy dyrektora, mamy osobę pełniącą obowiązki. To prawda. Ja zawsze powtarzam, że w momencie, w którym jesteśmy na środku wojny, a taki moment właśnie nastał na środku wojny z COVID-em i niestety tą wojnę przegrywamy. Dzisiejsze najnowsze dane ogólnopolskie to jest ponad 3000 nowych zachorowań i jak dobrze pamiętam blisko 700 zgonów w najbardziej tragicznej sytuacji. Panie starosto, sprostujemy, 70, znaczy 70 dzisiaj, tak? Ponad 70 dzisiaj. Oczywiście, że tak. Na dodatek ostatnia z gazet, na których nosi tragiczne informacje, że osoby przebywające w szpitala nie mogą mieć podawanego leku, który niweluje skutki uboczne tego typu zachowań. Jak dobrze pamiętam, jest to lek o nazwie Remdesivir. Być może się pomyliłem, nie jestem medykiem i dzisiaj lekarz bardzo odważnie mówi o tym, że on musi podejmować decyzję, komu ten lek podać, komu tego leku odmówić, no to zaczynamy być w sytuacji bardzo trudnej. I dzisiaj efekt jest tego taki, że w mojej opinii pan dyrektor podjął jedyną słuszną decyzję, bo tutaj bardzo łatwo połączyć fakty. Fakt dotyczący działań pana dyrektora w zakresie Posejdona, gdzie podjął odważną decyzję, ale w mojej opinii jedną słuszną o całkowitym zamknięciu i ewakuacji osób z tego ośrodka i poniósł z tego tytułu konsekwencje. Ja uważam, że dzisiaj w sytuacji nas takiej każdy inny nowy dyrektor albo ci dyrektorzy, do których ta informacja dotarła, będą musieli się bardzo mocno zastanowić, czy podejmować decyzje odważne i te, które dla nas są bezpieczne, czy decyzje ekonomiczne. Kiedy walką z epidemią będzie rządziła ekonomia, no to boję się sytuacji takiej, pani redaktor, w której tę walkę z pewnością przegramy i stan epidemii będzie trwał znacznie dłużej, niż byśmy sobie tego życzyli. Proszę pamiętać o jednej rzeczy. Myśmy
swego czasu w Polsce ogłosili lockdown, tak? Pozamykaliśmy się wszędzie wtedy, kiedy mieliśmy sytuację taką, w których zachorowań notowaliśmy tych z oficjalnych statystyk kilka dzień, dwie, trzy. Dzisiejsze dane to jest te 3000 osób, tak? Być może ten lockdown było trzeba przesunąć na okres późniejszy, ale też nie chcę tutaj nikogo w tym momencie za to piętnować, bo to jest pierwsze tego typu zdarzenie, z którym musieliśmy się w chwili obecnej zderzyć. Jeżeli będziemy kierowali się ekonomią, to my tej walki nie wygramy, tak? Tutaj kwestie bezpieczeństwa muszą być najważniejsze i prowadzenie walki z epidemią w sposób ograniczony, a takie fakty na przykład odnotowujemy w innych ośrodkach, gdzie również mieliśmy ogniska, czyli osoby z wynikiem dodatnim, gdzie kwarantannę ograniczono tylko do osób, w stosunku do których ta osoba siedziała przy stoliku, bo mówimy tutaj o pensjonariuszu przebywającym na 3-tygodniowym turnusie sanatoryjnym, no to przez ten okres to nie tylko ta osoba siedziała przy tym stoliku z osobami, które jadła śniadanie, obiad i kolację, ale obok jest wiele innych stolików. Osoba korzystała z bazy zabiegowej, kawiarni, być może jakichś tam rozrywek, innych rzeczy, więc tutaj trzeba było podjąć decyzję głęboką i szeroką. Z tego tytułu są koszty, ale w tym momencie nie wolno na te koszty patrzeć. Nasze bezpieczeństwo jest ważne, bo na końcu niestety następuje sytuacja taka, czyli te 70 zgonów, tak? I to jest sytuacja najtrudniejsza, której już w żaden sposób cofnąć nie można. Panie starosta, ale słyszę też takie głosy, które jakby zastanawiają się, dlaczego tak się wydarzyło, że Posejdon został zamknięty i że wszystkie osoby zostały skierowane na kwarantannę, gdy zdarzały się sytuacje wcześniej, kiedy też w ośrodkach odnotowywano osobę zakażoną, no i wtedy nie było takiej sytuacji, że zamykano nagle cały ośrodek. Dlaczego teraz tak? Panie redaktor, no warto byłoby być może, żeby tutaj zaczerpnąć informacji od pana dyrektora, byłego dyrektora sanepidu. Z pewnością zostało to poprzedzone daleko idącym wywiadem epidemiologicznym, który za każdym razem jest przeprowadzony. Jeżeli z wywiadu epidemiologicznego u pana dyrektora wynikło, że to będzie najbardziej bezpieczne rozwiązanie, to taką decyzję podjął. Myśmy długo czekali, gdzie ze Szczecina na informację, gdzie należy te osoby rozlokować, bo prawdopodobnie Szczecin też nie był na to przygotowany. Mam tu na myśli wojewódzki sztab kryzysowy, do którego zgłaszane są kwestie dotyczące zapotrzebowania na miejsca na kwarantannę, a przy ilości 200 myśmy w Kołobrzegu takimi miejscami dysponowali, stąd też konieczne było ich rozważenia. Natomiast w tamtym przypadku, o którym pani mówił wcześniej, tą decyzję również podejmował pan dyrektor, bo to on najczęściej jest na tej pierwszej linii tutaj frontu i z jego wywiadu wynikało, że być może można to ograniczyć, bo być może osoba ta wcześniej nie miała innego kontaktu, być może przyjechała pierwszego dnia i ten kontakt był bardzo ograniczony, a tutaj być może była sytuacja taka, w której ta osoba przebywała już od dłuższego czasu z tym wynikiem dodatnim i miała ten kontakt z większą ilością osób. No i ja zawsze uważam, że działania dotyczące charakteru bezpieczeństwa będą mieć charakter rozszerzający, tak? Im większą osobę, grupę osób będziemy tym działaniem, tym będziemy bezpieczniejsi, tak? Natomiast każdy przypadek trzeba mówić osobno i być może uda się Państwu skontaktować się tutaj jako redakcja z panem doktorem i o te wyjaśnienia poprosić. On jest osobą, która z pewnością w każdym szczególe będzie mogła co do sytuacji w Posejdonie na te pytania odpowiedzieć. Kiwa pani redaktor głową trochę. Kiwam tylko głową, dlatego że pan dyrektor niekoniecznie lubił rozmawiać z mediami. No taki... Może nie wiem, czy taki urok, ja, taki urok medialny. No, są i takie osoby, które wolą pracować niż pokazywać się w mediach, tak? Panie starosta, dzisiaj mamy 11 przypadków w Kołobrzegu, jeżeli w Kołobrzegu, w powiecie kołobrzeskim, powiecie, tak? Jeżeli chodzi o zakażenia. Ponad 60 w powiat koszaliński, Koszalin. Powiat koszaliński bardzo szybkim krokiem zmierza do strefy wcześniej żółtej, a na końcu czerwonej. Przypomnę, że w powiecie koszalińskim to prawdopodobnie zostanie to również włączone samo miasto Koszalin. Ono jest jako administracyjnie wyłączone z powiatu, bo to jest miasto na prawach grodzkich, czyli z prawami powiatowymi, ale przecież to odległość jest niewielka. Znaczna grupa osób, proszę pamiętać, mieszkańcy w Kołobrzegu pracuje w powiecie koszalińskim i znaczna grupa mieszkańców powiatu koszalińskiego przyjeżdża do pracy do powiatu kołobrzeskiego, więc ta migracja jest bardzo szybka i to jest kwestia być może następnych badań, które mogą nam przynieść również sytuację taką, w której zostaniemy zapisani do powiatu żółtego jako powiat kołobrzeski, czego sobie oczywiście nie życzymy, bo konsekwencje następne, czyli powiat, czyli strefa czerwona, no już są bardzo poważne, tak? To w tym momencie, jeżeli nie będziemy tych działań podejmowali w ten sposób, jak zrobił to dyrektor Jacek Eks-Cierniakowski, to być może nas to czeka. Bardzo bym chciał tego uniknąć.
Panie starosto, teraz zmienimy temat i przejdziemy do takiej miłej, a ja szczerze przyznam nawet zaskakującej informacji dotyczącej ośrodka Gryf, bo ośrodek Gryf, oto okazuje się, że znalazł nabywcę. Jeszcze trwa ten termin, kiedy można się odwoływać, ale no 33 miliony mogą wpłynąć, i to jest wielce prawdopodobne, do kasy starostwa powiatowego. No kwota niebagatelna. Dzisiaj jeszcze, panie dyrektor, nie możemy ogłosić formalnie, kto jest nabywcą. Ja mam nadzieję, że jutro, jeżeli nie wpłynie żaden protest, bo w dniu dzisiejszym o godzinie 24 kończy się czas na składanie potencjalnych protestów. O ile ten protest się nie pojawi, to jutro mam zaplanowane spotkanie tutaj online z Państwem, gdzie już generalnie będę mógł podać ostatecznego nabywcę. Kwota rzeczywiście duża. Przypomnę, że ona była 24-krotnie podwyższana. Jedno postąpienie, jak dobrze pamiętam, to była kwota 270 tysięcy złotych i 24 razy ktoś mówił i podnosił rękę i podnosząc tą rękę wprowadzał, jakby tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie, do naszej kasy właśnie taką kwotę więcej. No mamy pomysł. No i ten uśmiech na pana twarzy już teraz wszystko mówi. Panie rektor, ale trudno w tym momencie mieć inny wyraz twarzy niż ten, który mówi o zadowoleniu. To z pewnością zdecydowanie przyspieszy rozwój powiatu kobrzyskiego w tych działaniach, za które powiat kobrzyski jako samorząd odpowiada. Na pewno szkolnictwo, na pewno drogi, no ale też, panie dyrektor, nie będziemy chcieli wydać tych pieniędzy, tak powiedzmy, bezpośrednio. Zawsze mówię o tym, że z tego tytułu można stworzyć kwotę dwukrotnie większą, bo kiedy będziemy aplikowali o zadania z 50% dofinansowaniem, a takie dzisiaj najczęściej się pojawiają, no to z kwoty 33 możemy zrobić kwotę 66 milionów złotych, czyli naprawdę sporo się może w tej kadencji wydarzyć. Panie starosto, no to teraz przejdziemy do sesji gminy, Rady Gminy Kołobrzeg. Dzisiaj trwa sesja Rady Miasta, a my przejdziemy do sesji Rady Gminy, która już się odbyła i podczas tej sesji zdjęto z porządku obrad uchwały dotyczących udzielenia wsparcia finansowego, ja sobie to przeczytam, dla powiatu kołobrzeskiego na wypłaty odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli działek położonych przy drodze powiatowej Kołobrzeg-Grzybowo. Pan był na tej sesji? Na początku, tak, na początku, bo później wydawało mi się, panie rektorze, że mój pobyt już jest tam niecelowy, niczego nie zmieniający. O tym, że takie uzgodnienia były ze stroną gminy, niech świadczy fakt chociażby, że te uchwały zostały przygotowane, bo przecież nie były przygotowane, gdyby takich uzgodnień nie były. Były wprowadzone do porządku obrad i miały być procedowane i w momencie, w którym przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś uwagi co do porządku i przygłosuje porządek, to osoba pana wójta Włodzimierza Popiołka zgłosiła wniosek o ściągnięcie tychże uchwał, co w praktyce samorządowej przy tego typu działaniach właściwie się nie zdarza. Stąd moje zachowanie, no, byłem całkowicie zbulwersowany i zaskoczony tą informacją, tym bardziej myśmy rozpoczęli proces dotyczący wypłaty odszkodowań, a my aplikowaliśmy i prosiliśmy gminę, aby tylko pomogła nam w zakresie tych odszkodowań. Sama inwestycja warta ponad 11 milionów złotych, jedna z większych inwestycji drogowych w ostatnim okresie, jest całkowicie sfinansowana środkami powiatu i tymi środkami, które nam się udało uzyskać zewnętrznie. A zawsze, kiedy rozmawiam z wszystkimi wójtami, mówię w ten sposób, że budując drogi, ceny za materiały, za robociznę, czy ja buduję w gminie Kołobrzeg, czy w jakiejkolwiek innej gminie powiatu kołobrzeskiego, są takie same, natomiast inne są ceny związane z wykupem. Państwo już tam pewien obszar tej drogi, pierwszy etap mogą przejść. Widać, że ona jest szersza, lepsza i posiada ścieżkę pieszo-rowerową, a to było związane z koniecznością wykupu. Cena wykupu 1 m² w tak atrakcyjnej miejscowości jak Grzybowo jest z pewnością znacznie większa niż w takiej innej miejscowości, typu na przykład w Rymaniu, gdzie sięga kilku złotych za metr kwadratowy, a tutaj są to kilkaset złotych za metr kwadratowy. I stąd zwróciliśmy się do pana wójta z prośbą o to, aby przynajmniej tą 1/3 tej kwoty nam przeznaczył. To jest ta kwota 350 zł, ale najgorsza sytuacja prawnie jest taka, w której dzisiaj, mówię to z całą odpowiedzialnością, gmina nie tylko otrzymała inwestycję, ale również na tej inwestycji zarobiła. Dlatego, że jednym z podmiotów, do którego moglibyśmy skierować odszkodowania za wykup gruntu, była spółka miejska Wodociągi. Ta spółka z kolei posiadała zobowiązania w stosunku do gminy i dżentelmeńsko umówiłem się z gminą Kołobrzeg, że ja te pieniądze wpłacę. Gmina sobie tutaj poprawi swój wynik finansowy i skompensuje sobie te należności, a później
odda mi te pieniądze w takim prostym, bardzo uczciwym mechanizmie. No i na dzisiejszy myśmy wpłacili kwotę 173 tysięcy złotych. Gmina sobie, że tak powiem, poprawiła swój wynik i rezultat finansowy z wodociągami, kompensując te należności. No i najzwyklejszy sposób liczyliśmy, że te pieniądze na prostu odda. Tak? Więc dzisiaj mamy sytuację no, zupełnie niespotykaną w mojej dotychczasowej, pani redaktor, praktyce, czy to samorządowej, zawodowej. Wcześniej pracowałem w różnych przedsiębiorstwach, czy też nawet w towarzyskich, no takich działań się nie prowadzi, tak? No nie umawia się z kimś i później się kogoś stawia w tak niezręcznej sytuacji. To jest pierwszy przypadek, który z pewnością zapamiętam do końca życia. Ale mówi Pan o tym, że umawiam się z kimś, czyli umawiał się Pan z wójtem Popiołkiem, że to tak będzie wyglądało, tak, że Wy zapłacicie, a gmina Wam odda. A jakie to są pieniądze? Bo tu wiemy o 170 tysiącach dla tylko spółki, a reszta? Czyli sumarycznie mówimy, pani redaktor, o kwocie 350 tysięcy złotych jako pomocy przy wykupie gruntów. Jest to około 1/3 wartości wykupu tych gruntów i kwocie 173 tysięcy za te działania, które wykup jakby gruntów, gdzie weszliśmy w teren spółki wodociągi Kołobrzeskie. W innej sytuacji będę, które mógłbym pójść i poprosić nawet tutaj właściciela spółki, który jest też samorządny, o to, żeby nam pomógł w zakresie tego, no ale z kolei jak się umówiłem, no to ja słowa dotrzymuję. Czyli sumarycznie mówimy o kwocie tam ponad 550 tysięcy złotych, tak, co przy inwestycji wartej 11 milionów złotych, no nie jest chyba kwotą wygórowaną. Tym bardziej, że tak naprawdę jest to kwota tylko 350 tysięcy złotych. Panie starosto, jak się tłumaczy wójt tym, że to zostało zdjęte? Te mają wrócić na pod obrady te uchwały? Czy to już zamknięty temat dla wójta? Pani rektor, no, pytanie do pana wójta. Ja nie miałem już okazji z panem wójtem rozmawiać w tym momencie, w którym ta decyzja zapadła, czyli to nie kto inny, a pan wójt ściągnął te projekty uchwał, tak, a sam wcześniej je przecież przygotował, no to jakby do tej pory mój kontakt z panem wójtem, takiego kontaktu nie było, ale jestem jakby otwarty, jeżeli ze strony pana wójta nastąpi jakakolwiek refleksja, to przecież ma mój telefon, spotykaliśmy się wielokrotnie do siebie, dzwoniliśmy, nic prostszego jak wyciągnąć komórkę i po prostu zadzwonić i mówić się ze mną na spotkanie. Panie starosto, no teraz przejdziemy do Charzyna, bo tutaj internauta pyta o to, czy może Pan poprawić stan ścieżki rowerowej do Charzyna właśnie. Przez dziury zrobione przez ciężki sprzęt konserwując wpadają rowerzyści do tych dziur. Poza tym jak ograniczyć ruch samochodów po tej ścieżce, pyta internauta. No niestety w okresie, kiedy szczególnie okres grzybobrania, niektórzy sobie z tego skrótu korzystają, bo można bardzo łatwo przejechać nad Eską w kierunku Lasu Charzyńskiego. Przypomnę, że ta ścieżka ma dwóch właścicieli. Właściciel pierwszy to jest wspomniana tutaj szeroko przez omawiana gmina Kołobrzeg i to jest tutaj od randa bez praw i poprzez tą kładkę nad drogą S6 i tam około 100 metrów dalej. Granica jest bardzo łatwo rozpoznawalna, bo to, co budowała gmina, jest zbudowana w technologii kostki betonowej, dalej to, co budowała gmina Siemyś, jest w technologii asfaltowej. Rzeczywiście tam ten ruch można czasami spotkać, natomiast no, trzeba po prostu wykonać tak zwane szykany, czyli elementy uniemożliwiające wjazd samochodów na tą ścieżkę. To są najczęściej po prostu zwyczajne słupki, chociaż niektóre gminy to organizują w ten sposób, że w tych miejscach organizują ławeczki, zawężają to światło tego i tej ścieżki, uniemożliwiając ich wjazd. Takie rozwiązanie widziałem w gminie Rymań. No o ile w tej sytuacji pewnie będzie mi stosunkowo łatwo zawrzeć kompromis w tej sprawie z panem wójtem Markiem Dołkowskim, wójtem gminy Siemyś, o tyle no chyba ze wcześniejszej mojej wypowiedzi będzie mi trudno taki stosunek i taką rozmowę nawiązać z panem wójtem Włodzimierzem Popiołkiem, do którego ta droga, ta ścieżka w dużym stopniu należy i chyba wydaje mi się, że właśnie na jego terenie w największym stopniu jest zniszczona. Właśnie, panie starosto, miałam okazję jechać ścieżką rowerową do Lasu Charzyńskiego i tak naprawdę no, piękna ścieżka, piękne miejsce, z dala troszkę od ulicy można by pojechać, ale ta ścieżka już teraz właśnie od ronda bez praw do, znaczy właściwie od tutaj przejazdu, kiedy przejeżdża się przez już ulicę, już na tą ścieżkę nową, ona już jakiś czas temu została oddana, w każdym razie tam, ona jest taka węższa dużo, bo jest zarośnięta trawą na brzegach, są dziury, w niektórych kostek brakuje, gdzieś tam się zapada. Świetne miejsce, tylko właśnie należałoby jednak troszkę sobie o niej przypomnieć. No to robimy, ja mam nadzieję, że
pan wójt Popiołek, a przynajmniej być może jego służby poprzez internet będą miały okazję wsłuchać się w pani słowa i tutaj moje deklaracje. Ja oczywiście w dalszym ciągu deklaruję chęć współpracy, oczywiście po wyjaśnieniu i zamknięciu tej zadry, która tutaj między nami powstała. I uważam, że gmina, która jest jedną z bogatszych gmin powiatu kołobrzeskiego, posiada środki, no może ten problem rozwiązać, bo on nie jest generalnie aż takim trudnym problemem, no ale też ja z kolei w tej sytuacji mogę tylko prosić, apelować, dlatego że no mamy własne zadania i no mi nie wolno jakby remontować dróg gminnych, co najwyżej mogę udzielić pomocy finansowej dla gminy, która ma trudniejszą sytuację w remoncie dróg. Takie działania były prowadzone, aczkolwiek jak to wychodzi, przed chwilą byśmy głęboko analizowali na przykładzie gminy Kołobrzeg. Panie starosto, już na sam koniec, ja pozwolę sobie jeszcze zapytać o sytuację w Platformie Obywatelskiej. Miały być wybory, póki co wyborów nie ma, ale jest nowy pełniący obowiązki szefa struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej. Tak, to była konieczność, panie redaktor, po to, żeby ktoś formalnie mógł ten proces wyłonienia nowego lidera w wyborach powszechnych przeprowadzić. Tak jak powszechnie wiadomo, pan poseł Marek Hok złożył tą rezygnację. Ja to rozumiem, to jest 10 lat bycia przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w jakimś tam nawet szczególnym okresie roku 2010. Mówię tutaj o zdarzeniach związanych z katastrofą smoleńską, kiedy straciliśmy naszego lidera świętej pamięci Sebastiana Karpiniuka i Marek wtedy wziął na swoje barki ten ciężar. Dzisiaj ta jego misja została zakończona i zgodnie ze statutem, który funkcjonuje w naszej partii, obowiązki pełniącego, tak, czyli to jest tak zwany PO, przejmuje wiceprzewodniczący, który jest najstarszy wiekiem. No tak się składa, że akurat Mirosław Tosikowski jest najstarszym wiekiem i on tą decyzję podjął. W dniu wczorajszym mieliśmy krótki zarząd, żeśmy to powiedzmy tak przypieczętowali i ta funkcja będzie pełniona do czasów, kiedy będziemy mieli normalne wybory. One są zapowiadane w Platformie z tego, co wiem, na wiosnę przyszłego roku, ale po drodze również będziemy mieli Radę Powiatu. Ona już jest zaplanowana pod koniec października, gdzie uzupełnimy skład zarządu powiatu, tak? Bo też w międzyczasie, jak dobrze pamiętam, dwie osoby z zarządu nawet trzy chyba zrezygnowały, no i trzeba po prostu te wakaty zwyczajnie uzupełnić, a proces wyłaniania będzie się toczył w tym momencie. No i każdy, kto będzie czuł sobie tą chęć i wolę, będzie mógł stanąć i w tych wyborach kandydować. No i panie starosto, nie jest tajemnicą, bo o tym już nawet jakiś czas temu rozmawialiśmy. Pan przynajmniej na ten moment będzie się ubiegać o funkcję szefa. Znaczy, panie redaktor, ja nie wykluczam żadnego rozwiązania, tak, które może nastąpić. Dobrze stało się, że Mirek Tesikowski podjął to zadanie, dlatego że chociażby formalnie rzecz biorąc jest ta reprezentacja i może on pewne działania administracyjne w tym zakresie prowadzić, czyli to, co już zostało podjęte w dniu wczorajszym, wyznaczenie terminu i zwołania Rady Powiatu, gdzie uzupełnimy skład zarządu. Natomiast tak jak tutaj wspomniałem, jestem również po rozmowach z przewodniczącym Platformy, panem Borysem Budką i prewybory te cały ten proces wyborczy, ale całej Platformy, nie tylko Platformy, tutaj Kołobrzeski jest planowany wiosną przyszłego roku, no ale zobaczymy też, jak będzie sytuacja kraju wyglądała, tak, no tutaj przecież też, jeżeli to będzie wzrastało w tym tempie, a dzisiaj przecież przyrost w stosunku do dnia wczorajszego to jest blisko 1000 osób zarażonych COVID-em, no może różnie ten proces być przeprowadzony, tak, i nie wiadomo, czy w ogóle będzie mógł przeprowadzony, czy nie będzie też okresu takiego, w którym będziemy musieli funkcjonowanie obecnych władz w Platformie przedłużyć. A to już i tak długo trwa, prawda? Bo tak, miały być wybory wcześniej. No tak, ale panie redaktor, no, pewnych rzeczy się nie przeprowadza. Przeprowadza się w okresie, w którym każdy z tyłu głowy ma coś zupełnie innego do pracy, do funkcjonowania i o czymkolwiek innym myśli. Dzisiaj ja uważam, że najważniejsze to jest kwestia bezpieczeństwa tutaj nas wszystkich, naszego zdrowia, a kwestie dotyczące wyborów możemy sobie odsunąć na dalszy plan. Panie starosto, i zdrowia panu, i wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym widzom życzymy i dziękujemy dzisiaj za uwagę. Starosta Kołobrzeski, Tomasz Tamborski, dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. I Kamila Paramirzyńska, dziękujemy za dzisiaj, do zobaczenia i do usłyszenia.